Siema wszystkim, jak tam leci, jak tam zdrowie. Pozdrawiam z roztrenowania. Powoli je kończę, ponieważ jest to mój 10. dzień. Zdążyłem pojechać na wakacje. To jest absolutnie fucking amazing. Z jednej strony morze, a po drugiej stronie jakieś kilka kilometrów dalej szczyty, w tym najwyższy Sveti Jure, ponad 1700 metrów. I w dzisiejszym odcinku chcę właśnie na temat roztrenowania porozmawiać. Czym ono jest? Po co nam roztrenowanie? Jak długo powinno trwać, żeby wyglądało ono tak, aby każdy wrócił po przerwie ze zdwojoną mocą? A myślę, że jest to też czas dobry na opublikowanie tego filmu, bo biegacze stadionowi też powoli kończą sezon, a biegacze uliczni za kilka miesięcy będą kończyli starty, także zapraszam do oglądania. Przede wszystkim w każdej dyscyplinie sportu, jaką znam, raz na jakiś czas stosuje się przerwy od uprawiania tej dyscypliny, aby trochę od tego odpocząć i się najzwyczajniej w świecie zregenerować. Nie inaczej jest w bieganiu, czyli jest to zwyczajnie przerwa, najczęściej po okresie startowym. Tutaj rozróżniłem to na cztery kategorie. Pierwsza kategoria, odpoczynek psychiczny. Regularny trening wymaga od nas pewnej konsekwencji, rutyny, ułożonego schematu dnia i najzwyczajniej w świecie na dużo rzeczy normalnie na co dzień nie mamy czasu. Po to nam jest ono, żeby pojechać sobie na wakacje, wyjść sobie ze znajomymi, pójść na imprezę, zarwać nockę, zrobić rzeczy, których na co dzień się nie może. Druga kategoria, odpoczynek fizyczny, po prostu no, nasze mięśnie, układ kostno-stawowy mają trochę odpoczynku i trochę wytchnienia. Trzecia kategoria, biochemia. Nasze parametry krwi typu hemoglobina czy hematokryt wracają do właściwego stanu równowagi. Czwarta kategoria, też jest poniekąd związana z psychiką. Odcinamy grubą kreską to, co się działo w ostatnim sezonie. Nabieramy nowej motywacji, wyznaczamy sobie nowe cele oraz jest to czas, kiedy możemy przeanalizować błędy, jakie się wydarzyły, aby spojrzeć na te rzeczy z dystansem. Co do zasady, roztrenowanie powinno trwać od tygodnia do 5 tygodni, ale w moim przypadku trwa ono od tygodnia do 2 tygodni, a to dlatego, że robię je 3 razy do roku. Główne roztrenowanie we wrześniu po sezonie lekkoatletycznym, gdzie trwa ono 2 tygodnie, oraz takie 2 dodatkowe, gdzie robię jedno w grudniu po sezonie przełajowym i jedno w lutym bądź marcu po sezonie halowym. Jest to taka chwila wytchnienia, złapania oddechu, aby dalej budować formę. Jeżeli jesteś biegaczem długodystansowym, jak podejrzewam większość oglądających ten filmik, 2 tygodnie w zupełności wystarczą, pod warunkiem, że kończysz sezon w dobrej formie i w dobrym zdrowiu. Jeżeli powiedzmy doszło w trakcie tego sezonu do przetrenowania, że te starty za bardzo nas wymęczyły, wtedy bym tą przerwę wydłużył do przykładowych 4 czy 5 tygodni, ale jeżeli tam się nic nie działo, wszystko jest jak należy, nie wydłużałbym niepotrzebnie tej przerwy, ponieważ ciężko jest nam potem wrócić do dawnego poziomu, a takie spokojne wprowadzenie po 2 tygodniach, nie jakieś intensywne, ale regularne, może nam dać naprawdę dużo profitów i zbudować potężną bazę pod następny sezon. Dłuższe roztrenowanie zaproponowałbym także średniodystansowcom,
ponieważ trening do 800 czy do półtoraka wymaga dużej adaptacji do wysokiego kwasu mlekowego. Żeby się zaadoptować do tego kwasu, trzeba na tym kwasie dużo biegać. A bieganie na tym wysokim kwasie jest bardzo wyniszczające dla organizmu i właśnie taki trening powoduje duże osłabienie naszych parametrów, czy to krwi, czy hormonalnych. Dlatego tutaj dałbym sobie trochę więcej czasu, aby to wszystko wróciło do normy. Uważam, że tak, nawet jeżeli jestem amatorem, wychodzę 3-4 razy w tygodniu. Uważam, że raz na kilka miesięcy dobrze jest sobie zrobić krótką przerwę, trochę się zdystansować od tego i nabrać takiego głodu i dodatkowej motywacji. To by było na dzisiaj tyle. Dziękuję tym, co wytrzymali ze mną do końca. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Starałem się wszystko przekazać jak najprościej, w dużym skrócie. Gdybyście mieli jakieś pytania, piszcie, czy to w komentarzach, czy to na moje sociale, macie tam pod filmikiem linki. Piszcie, na jaki temat chcecie filmiki, bo ja to robię dla siebie, dla Was. W następnych odcinkach chcę Was zabrać ze sobą bardziej w teren, już na właściwe treningi. Także subskrybujcie kanał, oglądajcie, bądźcie ze mną i trenujcie z głową.